Zaszła w ciąże, gdy jej mąż pracował za granicą. Zamiast radości przywitały ją podejrzenia i oskarżenia. Czy miłość i rodzina mogą przetrwać, gdy zazdrość przejmuje kontrolę? Poznaj dramatyczną historię Karoliny, która musiała zmierzyć się z brakiem zaufania ze strony najbliższej osoby. Zawsze miałam świadomość, że Janek jest typem zazdrośnika, ale na początku naszego związku nie odbierałam tego jako coś negatywnego. Wręcz przeciwnie, jego zachowanie w jakiś sposób mi imponowało. Czułam się jak księżniczka strzeżona przez swojego rycerza, którego celem było chronić mnie przed całym światem. Kiedy mocno trzymał moją dłoń i spoglądał groźnie na każdego mężczyznę, który choćby spojrzał w moją stronę, czułam się wyjątkowa i ważna. Uważałam, że jego zazdrość to dowód na to, jak bardzo mu na mnie zależy, że jestem dla niego kimś naprawdę ważnym. Myślałam, że to coś, co z czasem przeminie, gdy nasz związek stanie się bardziej dojrzały i stabilny. Byłam przekonana, że jego potrzeba kontroli wynika z miłości, z pragnienia by mnie nie stracić. Jednak z czasem rzeczywistość pokazała mi, jak bardzo się myliłam. Zazdrość Janka szybko przestała być czymś, co mogłam zignorować. Stała się nieodłączną częścią naszego życia, cieniem, który towarzyszył nam w każdej codziennej sytuacji. Każdy mój uśmiech skierowany do sąsiada, Każda wymiana zdań z kolegą z pracy, czy nawet przypadkowy kontakt wzrokowy z obcym mężczyzną w tramwaju wywoływały u niego nieufność. Dlaczego tak na ciebie patrzył? Pytał, a w jego oczach widziałam błysk zazdrości i narastające podejrzenia. Z początku próbowałam go uspokajać, tłumaczyć, że to nic nieznaczące sytuacje, że wyolbrzymia. Mówiłam, że tylko on jest dla mnie ważny. Ale im bardziej się starałam, im więcej energii wkładałam w to, by rozwiać jego wątpliwości, tym bardziej zaciskał swoje szpony podejrzeń. Nasze rozmowy coraz częściej zamieniały się w niekończące się dyskusje, które zamiast rozwiązywać problem, tylko go pogłębiały. Kiedy przyszło do ślubu, wierzyłam, że wszystko się zmieni. Wydawało mi się, że to będzie moment, który stanie się nowym początkiem, wymazującym wszystkie wcześniejsze problemy. Stojąc z Jankiem przed ołtarzem, Byłam przekonana, że ten dzień będzie przełomowy, że przysięga, którą złożymy sobie nawzajem, sprawi, że jego obawy i zazdrość znikną. Przecież miałam przysiąc mu miłość i wierność przed Bogiem, co miało rozwiać wszystkie jego wątpliwości. Byłam pewna, że jako małżeństwo będziemy w stanie zbudować coś trwałego, opartego na zaufaniu. Ale rzeczywistość szybko sprowadziła mnie na ziemię. Ślub niczego nie zmienił. Wręcz przeciwnie, sytuacja stała się jeszcze bardziej napięta. Jakby Janek, zamiast się uspokoić jeszcze mocniej, zaczął mnie kontrolować, uważając, że teraz, jako jego żona, powinnam być całkowicie podporządkowana. Z czasem zaczęłam dostrzegać, że jego zazdrość staje się wręcz obsesją. Każde moje wyjście z domu, każda rozmowa, nawet z kobietami, wywoływały u niego niepokój. Sprawdzał mój telefon, zadawał szczegółowe pytania o każdy mój dzień. Byłam zmęczona, ale nadal wierzyłam, że znajdziemy rozwiązanie. Decyzja o powiększeniu rodziny miała być krokiem w stronę naprawienia naszej relacji. Wyobrażałam sobie, że dziecko stanie się symbolem naszej miłości, czymś, co połączy nas na nowo i pokaże Jankowi, że jestem mu całkowicie oddana. Marzyłam o rodzinie, która będzie dla nas wspólnym szczęściem. Wtedy jednak pojawiła się propozycja pracy za granicą. Janek dostał ofertę, której nie mógł odrzucić, była to szansa na znaczną poprawę naszej sytuacji finansowej, co było istotne w kontekście planowanego dziecka. Zdecydowaliśmy, że przyjmie tę propozycję, choć oznaczało to, że będziemy musieli na jakiś czas żyć w rozłące. Wydawało mi się, że to tylko chwilowy etap, który przyniesie nam same korzyści. Janek wracał do domu raz w miesiącu, a każdą wspólną chwilę staraliśmy się wykorzystać najlepiej, jak potrafiliśmy. Mimo trudności i narastającego dystansu emocjonalnego, nie przestaliśmy starać się o dziecko. W końcu po wielu miesiącach zaszłam w ciążę. To był moment, który wywołał we mnie ogromne emocje, radość, nadzieję, a także poczucie ulgi. Wierzyłam, że teraz wszystko się zmieni, że wiadomość o dziecku sprawi, że Janek w końcu zaufa mi całkowicie. Jednak zamiast upragnionego spokoju, ciąża przyniosła ze sobą kolejne wyzwania. Janek, choć początkowo wydawał się szczęśliwy, wciąż nie potrafił uwolnić się od swoich lęków i podejrzeń. Każda rozmowa przez telefon, każdy dzień spędzony osobno tylko pogłębiały jego obsesję. Czułam, że nasze życie zamiast stawać się prostsze, staje się coraz bardziej skomplikowane. Pamiętam ten dzień jakby to było wczoraj. Siedzieliśmy w salonie otuleni ciszą, która powinna być momentem bliskości, a nie zapowiedzią burzy. W dłoniach trzymałam test ciążowy. Wpatrując się w dwie kreski, które dla mnie były symbolem nowego początku, spełnienia marzeń i nadziei na lepsze jutro. Serce biło mi mocno z ekscytacji i radości, ale kiedy podniosłam wzrok na Janka, coś we mnie pękło. Jego oczy, zamiast błyszczeć szczęściem, były chłodne jak lód, jakby te dwie kreski na teście były dla niego czymś obcym, niechcianym. Nie mogłam uwierzyć w to, co widziałam. Jak to możliwe? zapytał tonem, który nie zostawiał miejsca na jakąkolwiek iluzję. W jego głosie nie było radości ani zdziwienia, tylko podejrzliwość, zimna kalkulacja. Przecież widujemy się tylko raz w miesiącu. Poczułam, jak ziemia usuwa mi się spod nóg. Byłam tak zaskoczona, że przez chwilę nie wiedziałam, co powiedzieć. Przecież to był Janek, mężczyzna, któremu ufałam, z którym miałam budować przyszłość. Dlaczego teraz, w tym najważniejszym momencie, zachowywał się tak, jakby bycie razem nic dla niego nie znaczyło? Janek, Przecież to normalne, czasem wystarczy jeden raz, żeby zajść w ciążę. Myślałam, że się ucieszysz, mówiłam, próbując zachować spokój, choć w środku czułam, jak wszystko we mnie krzyczy. W jego oczach jednak nie widziałam ani krzty zrozumienia. Był jak ktoś obcy, ktoś kogo nie znałam. Nie odpowiedział od razu. Zamiast tego, zmierzył mnie wzrokiem, który przeszywał mnie na wskroś, a potem zadał pytanie, które do dziś brzmi w mojej głowie jak echo. Z kim się spotykałaś, kiedy mnie nie było? rzucił, a jego słowa były jak cios prosto w serce. Każda sylaba, którą wypowiedział, brzmiała jak oskarżenie, jakby już wydał na mnie wyrok. Nie byłam w stanie odpowiedzieć. W moich oczach zebrały się łzy, a w gardle poczułam bolesny supeł. Wszystko, co chciałam powiedzieć, zniknęło w tej jednej chwili. Wstałam, odwróciłam się napięcie i bez słowa wyszłam z pokoju. Schroniłam się w sypialni gościnnej, gdzie położyłam się na łóżku, próbując znaleźć odrobinę spokoju w chaosie, który nagle opanował moje życie. Czekałam, aż Janek zapuka do drzwi, aż zrozumie, jak bardzo mnie zranił, aż przeprosi i powie, że to wszystko był tylko chwilowy brak opanowania. Ale on nie przyszedł. Zamiast tego, każde kolejne nasze spotkanie przynosiło coraz więcej pytań, oskarżeń i bólu. Wracał do domu tylko na kilka dni, a każda wizyta zamieniała się w przesłuchanie. Pytał mnie o szczegóły, próbował znaleźć coś, co mogłoby potwierdzić jego chore przypuszczenia. Powtarzał w kółko te same słowa, jakby chciał, żebym sama w nie uwierzyła. Może to nie moje dziecko? Rzucał raz po raz, a ja za każdym razem czułam, jak moje serce rozpada się na coraz mniejsze kawałki. Ciąża, która miała być najpiękniejszym okresem mojego życia, stała się dla mnie źródłem nieustannego stresu i napięcia. Nie czułam się wspierana ani kochana. A każdy jego powrót do domu był dla mnie wyzwaniem, testem mojej siły i cierpliwości. Zamiast cieszyć się tym wyjątkowym czasem, żyłam w strachu, że kolejne słowa Janka jeszcze bardziej zniszczą to, co zostało z naszej relacji. Jego zarzuty były jak trucizna, która zatruwała nasz związek, powoli, ale skutecznie. Kiedy nasz syn Antoś pojawił się na świecie, byłam przekonana, że to będzie ten moment, w którym wszystko się zmieni. Że Janek, patrząc na naszego malutkiego chłopca, w końcu zrozumie, jak bardzo się mylił. Wyobrażałam sobie, jak spojrzy w te niewinne błękitne oczy, w których przecież nie mogło być żadnego podstępu, i poczuje tę niesamowitą wieść, która łączy ojca z synem. Byłam pełna nadziei, że widok Antosia rozwieje wszystkie jego podejrzenia, że w końcu zaufa mi i uwierzy, że nasze dziecko to owoc naszej miłości, a nie jakiegoś fikcyjnego, zdradliwego romansu, który uroił w swojej głowie. Ale zamiast ulgi przyszło kolejne rozczarowanie. Janek, zamiast cieszyć się ojcostwem, z każdym dniem coraz bardziej oddawał się swojej paranoi. Przyglądał się Antosiowi tak, jakby szukał w jego rysach twarzy odpowiedzi na pytanie, które nigdy nie powinno paść, czy to na pewno moje dziecko. Pamiętam jedną z tych nocy, kiedy siedzieliśmy razem w salonie. Antoś spał spokojnie w kołysce obok, a ja wyczerpana po całym dniu opieki nad naszym synem ledwo trzymałam się na nogach. Janek wpatrywał się w małego, jakby próbował rozwiązać jakąś nierozwiązywalną zagadkę. Kogo on ci przypomina? zapytał nagle, wyrywając mnie z letargu. Podniosłam na niego wzrok, początkowo nie rozumiejąc, co ma na myśli. Co masz na myśli? Odpowiedziałam niepewnie, starając się nie wybuchnąć. Janek spojrzał na mnie z takim wyrazem twarzy, jakby odkrył jakiś straszny sekret. No, spójrz na niego ma podobne brwi jak Karol. Widzisz? Czy on nie jest do niego podobny? Rzucił tonem, który miał brzmieć neutralnie, ale w którym aż kipiało od podejrzliwości. Karol, nasz sąsiad, z którym wymieniałam tylko uprzejme dzień dobry i do widzenia. Jak Janek mógł w ogóle coś takiego zasugerować? Czułam, jak krew odpływa mi z twarzy, jak serce bije szybciej, ale nie ze wzruszenia czy radości, z przerażenia. Nie przestawał, każdego dnia znajdował nowego kandydata na ojca naszego dziecka. Listonosz, który codziennie przychodził z paczkami. Kolega z pracy, o którym wspomniałam raz w rozmowie. Nawet nieznajomi mijani na ulicy stawali się dla niego pretekstem do kolejnych insynuacji. Byłam u kresu sił, opieka nad Noworodkiem była wystarczająco wyczerpująca, a jego ciągłe oskarżenia sprawiały, że czułam się jak w potrzasku. Z jednej strony wiedziałam, że to, co mówi, jest absurdalne, że jego zazdrość nie ma żadnych podstaw. Antoś był nasz, mój i Janka, to było dla mnie oczywiste. Ale z drugiej strony te ciągłe podejrzenia podkopywały moją pewność siebie, sprawiały, że zaczynałam wątpić we wszystko, w nasz związek, w jego miłość do mnie, w to, czy kiedykolwiek uda nam się wrócić do normalności. Każde jego słowo było jak kolejny cios, który ranił mnie coraz głębiej. A jednak nie potrafiłam podjąć decyzji o odejściu. Janek mimo swojej chorobliwej zazdrości miał też drugą twarz, był odpowiedzialny, troskliwy, nigdy nie uchylał się od swoich obowiązków. Kiedy nie dręczyły go jego urojenia, potrafił być naprawdę czułym i kochającym mężem. Był przy mnie, kiedy potrzebowałam wsparcia podczas trudnych chwil w ciąży. Dbał o to, żebyśmy mieli wszystko, czego potrzebowaliśmy, a ja wiedziałam, że w głębi duszy nie jest złym człowiekiem. Tylko ta jego zazdrość, jak trucizna, która powoli, ale skutecznie niszczyła wszystko, co było między nami piękne. I chociaż czasem czułam się jak tonąca osoba, która desperacko szuka czegokolwiek, czego mogłaby się uchwycić, to wciąż miałam nadzieję, że Janek w końcu się opamięta. Ale z każdym dniem ta nadzieja stawała się coraz słabsza. Kiedy tamtego dnia Janek wrócił wcześniej do domu, od razu poczułam, że coś jest nie tak. Zamiast zwykłego cześć czy choćby zmęczonego uśmiechu, w drzwiach pojawił się człowiek, którego ledwo rozpoznawałam. Jego twarz była kamienna, spojrzenie zimne i oskarżycielskie. To spojrzenie, które widziałam już wiele razy wcześniej, zawsze zwiastujące kłótnie, sprawiło, że poczułam jak serce podchodzi mi do gardła. Janek bez słowa przeszedł przez salon i podszedł do łóżeczka, gdzie spał nasz mały Antoś. Przez chwilę stał tam przyglądając się naszemu synowi, jakby próbował coś w nim odnaleźć. Jego milczenie było jak ciężar, który wypełniał cały pokój, dławiąc mnie swoim napięciem. Zrobiłem badania, powiedział w końcu, bez żadnych emocji w głosie. Zamarłam, miałam wrażenie, że czas stanął w miejscu. Jakie badania? Wykrztusiłam, chociaż w głębi serca już wiedziałam o co chodzi. Przecież nie pierwszy raz dawał mi do zrozumienia, że ma wątpliwości. Janek odwrócił się w moją stronę, jego spojrzenie było twarde, niemal obce. DNA, musiałem to zrobić, nie mogę dłużej żyć w tej niepewności, powiedział, jakby to była najprostsza, najbardziej oczywista rzecz na świecie. Czułam, jak cała krew odpływa mi z twarzy. Emocje uderzyły we mnie jak fala najpierw żal, potem złość, a na końcu bezradność, która aż paraliżowała. Nie mogłam uwierzyć w to, co właśnie usłyszałam. Przecież to mój mąż, człowiek, któremu ślubowałam miłość i wierność, który miał być moim partnerem na dobre i na złe. Jak mógł zrobić coś takiego za moimi plecami? Janek, jak mogłeś? Wydusiłam w końcu z trudem, czując, że głos mi się łamie. Karolina, muszę być pewny, odpowiedział, jakby to wszystko miało jakikolwiek sens. Nie mogę tak dłużej żyć, każdego dnia zastanawiam się, czy Antoś naprawdę jest mój, zrobiłem to dla nas, żebyśmy mogli w końcu to zamknąć. Zamknąć? Co chciał zamknąć? Nasze małżeństwo? Nasze życie? Czułam, jak złość wzbiera we mnie niczym burza. Przez tyle miesięcy znosiłam jego nieustanne insynuacje, te wszystkie spojrzenia pełne podejrzliwości, a teraz dowiadywałam się, że posunął się tak daleko, że zrobił testy DNA za moimi plecami. Jak mógł? Czy naprawdę był w stanie uwierzyć, że mogłabym go zdradzić? Co takiego zamknąć? Wybuchnęłam, a mój głos wypełnił cały salon. Jak możesz mi nie ufać? Powtarzam ci od miesięcy, że to wszystko jest w twojej głowie. Jak mogłeś zrobić coś takiego za moimi plecami? Jak mogłeś tak bardzo mnie zranić? Patrzyłam na niego, czując, jak łzy napływają mi do oczu, ale nie chciałam płakać, nie chciałam, żeby widział, jak bardzo mnie to zabolało. To, co zrobił, było jak cios nożem prosto w serce jak zdrada, której nigdy bym się po nim nie spodziewała. A co jeśli te wyniki pokażą, że to twoje dziecko? Zapytałam drżącym głosem Co wtedy, Janek? Co zrobisz, kiedy okaże się, że cały czas się myliłeś? Przez chwilę milczał. Widziałam, jak unika mojego wzroku, jakby nagle zabrakło mu tej pewności siebie, którą przed chwilą demonstrował. Wtedy przeproszę, powiedział cicho, zerkając na mnie kątem oka. Przeprosisz? Te dwa słowa sprawiły, że coś we mnie pękło. Jakie znaczenie miałyby te jego przeprosiny, kiedy już dawno zdążył zniszczyć wszystko, co między nami było? Jak miałabym mu wybaczyć to, że przez cały ten czas wątpił w moją lojalność, że zamiast cieszyć się naszym synem, widział w nim jedynie powód do swoich podejrzeń? Przeprosisz? Czy te słowa miały wymazać miesiące bólu, poczucia zdrady i osamotnienia, które czułam przez jego zachowanie? Stałam tam, wpatrując się w niego i czułam, jak resztki mojej nadziei na uratowanie tego małżeństwa ulatniają się w powietrze. W tamtej chwili zrozumiałam coś, co bolało bardziej niż wszystkie słowa, które Janek kiedykolwiek wypowiedział przeciwko mnie. Zrozumiałam, że nawet gdy przeprosi, nawet gdy spróbuje naprawić to, co zniszczył, nic już nie będzie takie samo. Nie da się wymazać miesięcy, podczas których czułam się jak podejrzana w sądzie, miesiące pełne zimnych spojrzeń, bolesnych pytań i nieustannych oskarżeń. Każda chwila, kiedy próbowałam udowodnić swoją niewinność, była jak kolejny gwóźdź w trumnie naszej miłości. Walczyłam o to, co między nami było, o moją godność, o naszą rodzinę. Ale w tamtej chwili poczułam, że walka dobiegła końca i to nie ja ją przegrałam. To Janek przegrał coś znacznie większego. Kiedy przyszły wyniki badań, widziałam w jego twarzy mieszankę emocji, których nie potrafiłam już nawet rozpoznać. W jego oczach pojawiły się łzy, a dłonie, które trzymały wyniki, drżały tak bardzo, że wydawało się, jakby miał je zaraz upuścić. Siedział w milczeniu, wpatrując się w kartkę papieru. Jakby była jakimś świętym objawieniem, które przyszłoby rozjaśnić jego wątpliwości. To moje dziecko, wyszeptał z niedowierzaniem, jakby nie mógł pojąć, że coś tak oczywistego potrzebowało potwierdzenia na papierze. Czułam, że powinnam coś poczuć, ulgę, radość, satysfakcję. Ale nic z tego się nie pojawiło. Patrzyłam na niego, na tego samego mężczyznę, któremu kiedyś ufałam bezgranicznie, i widziałam tylko kogoś, kto w swoich wątpliwościach i podejrzeniach zgubił wszystko, co nas łączyło. Jego ulga nie miała dla mnie znaczenia, bo dla mnie sprawa była jasna od samego początku. Te wyniki nie były dla mnie żadnym odkryciem. Były tylko potwierdzeniem tego, co wiedziałam od samego początku, a czego Janek nie był w stanie zaakceptować. Przepraszam, powiedział cicho, niemal szeptem, jakby sam nie wierzył w moc tego słowa. Słowo to kiedyś pełne mocy, teraz brzmiało pusto. Było jak rzucona na wiatr obietnica, która nie mogła już niczego zmienić. Nie odpowiedziałam. Nie miałam na to siły. Wszystkie jego oskarżenia, cała ta niekończąca się spirala wątpliwości zostawiły we mnie ślad, którego nie da się już wymazać. Patrzyłam na niego i czułam, że coś we mnie pękło, coś, czego już nigdy nie naprawimy. Wiedziałam, że muszę zrobić coś, czego nigdy wcześniej nawet nie rozważałam. Wzięłam głęboki oddech, próbując opanować drżenie w głosie. Chcę rozwodu Janek, powiedziałam cicho, ale stanowczo. Zapanowała cisza, która zdawała się ciągnąć w nieskończoność. Widziałam, jak Janek wstrzymuje oddech, jakby te słowa były ciosem, którego nigdy się nie spodziewał. Ale ja nie czekałam na jego reakcję. Nie chciałam słyszeć kolejnych przeprosin, kolejnych zapewnień, że wszystko się zmieni. W tamtej chwili wiedziałam, że to koniec, nie tylko jego wątpliwości, ale i naszego małżeństwa. Podniosłam Antosia, który spał spokojnie, niczego nieświadomy. Patrząc na niego czułam mieszankę miłości i smutku. Wiedziałam, że decyzja, którą właśnie podjęłam, była trudna, ale konieczna. Bez słowa wyszłam z pokoju, zostawiając Janka samego z tą kartką, która przez ostatnie miesiące znaczyła dla niego więcej niż cała moja miłość, lojalność i prawda, którą mu powtarzałam. Nie zamierzałam spędzić reszty życia z mężczyzną, który nie potrafił mi zaufać, który przez swoją zazdrość i obsesję zniszczył wszystko, co między nami było. Wiedziałam, że moja decyzja nie będzie łatwa, że Antoś wychowa się w rozbitej rodzinie. Ale wiedziałam też, że nie mogę pozwolić sobie na życie z kimś, kto nie wierzy w to, kim jestem, kto przez chwilę słabości zamienił miłość w pole bitwy. Wychodząc, czułam ciężar tej decyzji, ale też dziwną ulgę. Po raz pierwszy od miesięcy czułam, że zrobiłam coś dla siebie, dla swojej godności, dla spokoju mojego dziecka. Janek stracił nie tylko mnie, stracił nas. A to było coś, czego nigdy nie zrozumie.